1 lutego w Andrychowie zostało otwarte nowe kino. Kino świadomego widza. Na otwarcie przyjechał sam Krzysztof Zanussi, znany reżyser. Czy mieszkańcy Andrychowa wiedzą w ogóle, że powstało nowe kino? Słyszałeś, że zostało otwarte ostatnio nowe kino w Andrychowie? Nie słyszałem tego. Nie. Zostało otwarte nowe kino w Andrychowie? Słyszałam. Nie słyszałem. Aczkolwiek w internecie jakiś znalazłem. Kino świadomego widza 1 lutego zostało otwarte. Podobno na skalę światową coś tam z tym związane, ktoś się wypowiadał. Ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Słyszała pani o otwarciu nowego kina w Andrychowie? Nie. O nie, nic nie wiem na ten temat. Nie. Tak? Znaczy to nie jest nowe. To znaczy, bo teraz mamy dwa kina. Kino świadomego widza w Miejskim Domu Kultury i kino Beskid. A, nie, to o kinie Beskid słyszałam. Jesteśmy w sercu Andrychowa i naprawdę ciężko znaleźć osobę, która ma jakieś informacje na temat nowego kina. Postanowiliśmy uderzyć do młodszej grupy wiekowej z tym samym pytaniem. Czy wiedzą o otwarciu nowego kina? Nie słyszałam. Tak, kino dyskusyjne. Nie słyszałem. Nie słyszałem. Nie? No słyszałem, tak. Jak się nazywa? A nie wiem jak się nazywa, ale to... Czy to jest chyba dalej kino Beskid, tak chyba, z tego co wiem. Słyszałem jakieś pogłoski, ale nic więcej. Słyszałeś o otwarciu nowego kina w Andrychowie? Gdzieś tam w Domu Kultury chyba, czy coś, nie? Tak, kino świadomego widza. A, no to tylko tyle wiem, że tam. Pytaliśmy kilkudziesięciu mieszkańców Andrychowa, czy wiedzą o powstaniu nowego kina. Zaledwie kilku z nich udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Zobaczmy zatem, jak jest w nowym kinie. Jak widzimy już od samego wejścia, czuć klimat kina. Widzimy bardzo ładne, powiększone klatki filmowe. Zobaczmy, co mamy dalej. No, widzimy całkiem sporą salę. Krzesełka całkiem wygodne, ale nie wiem, czy wytrzymałbym na nich 2,5-godzinny seans. Tak wygląda opuszczony ekran kina świadomego widza. Tutaj widzimy, jest nawet klimatyzacja, dość nowoczesna. Nagłośnienie w całej sali. Także myślę, że jak na taki metraż będzie oglądało się całkiem wygodnie i komfortowo. Wchodzimy teraz na zaplecze. W sali projekcyjnej, tak? Widzimy sprzęt najwyższej klasy. Jesteśmy właśnie przed siedzibą Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Jeżeli nam się uda, porozmawiamy dzisiaj z dyrektor, panią Teresą Tomiak, na temat kina w Andrychowie. Czy mogę porozmawiać z panią na temat kina świadomego widza w Andrychowie? Myślę, że odpowiedniejszą osobą, która mogłaby lepiej przybliżyć założenia tego kina, byłaby Aneta Wądrzyk. Jest teraz, można do niej podejść. Dobrze, dziękuję bardzo. Idziemy do pani Anety. Pani Aneta Wądrzyk, a które to drzwi? Dzień dobry. Chcę zadać parę pytań dotyczących założeń. Nie. No ale jest. Ja proszę do siebie. No. Pomysł to jest, pierwszy musiał się urodzić pomysł, żeby powstało kino, to jest po pierwsze, a pomysł na kino to jest reklama, a może inaczej pan zada pytanie, znaczy, jak nie, kino ma wyglądać, bo to znaczy, jaka jest koncepcja kina, bo to pewnie o to. To znaczy, jaka jest koncepcja kina, to mniej więcej wiemy, ale nie wiemy, jak chcecie zachęcić ludzi do tego, żeby przyszli. Czy pan mówić o plakatach? Nie, do tego po prostu, jak wyjdziecie do mieszkańca Andrychowa z inicjatywą po prostu, żeby go zachęcić do tego, żeby oglądał takie kino, które tam proponujecie, czyli takie bardziej niszowe, alternatywne. O to chodzi. Ja myślę, że sam repertuar spowoduje, że znajdą się chętni do obejrzenia czegoś ambitniejszego niż zwykle przeciętnie można oglądać to w multiplexach na bieżąco. I myślę, że warunki, które tam są, będą sprzyjały temu, żeby ludzie się tam dobrze poczuli i poczuli, że to jest dla nich. Byliśmy tam właśnie przed chwilą i muszę powiedzieć, że no zrobiło na mnie wrażenie to kino, ten wygląd i ten klimat, który tam się czuje.
Ale zastanawia mnie, dlaczego w Andrychowie są dwa kina teraz. I to jest takie pytanie, które na pewno wielu mieszkańców Andrychowa sobie zadaje. Dlaczego te dwa kina są i tak blisko koło siebie i proponują podobną po prostu podobny materiał? W żaden sposób nie będziemy tutaj sobie deptać po piętach, ponieważ dyskusyjny klub filmowy proponuje również kino ambitne, ale myślę, że jednak idzie w jednym takim już określonym kierunku, natomiast kino świadomego widza to nie tylko, tak jak wspomnieliśmy, również kino ambitne, ale również i projekcje dla dzieci i również inne projekty organizowane dla szkół, dla młodzieży. Także myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś konfliktu, a myślę, że jeszcze bardziej wzbogaci możliwości powiększania wiedzy tych osób, które korzystają z zarówno repertuaru DKF-u, a mogą teraz korzystać z repertuaru Centrum Kultury. To jest tylko z korzyścią dla społeczności. A teraz mam kilka pytań odnośnie finansów. Jak to wygląda, właśnie ile kosztowało to kino i jak panie myślą, kiedy to się może zwrócić i tak dalej, jak finansowo to wygląda? Może zacznijmy od ekranu, ile kosztował ten piękny, nowoczesny ekran? To znaczy ja powiem tak, wszystkie informacje na ten temat znajdą się niebawem, zostaną upublicznione. Ja myślę, że tego mieszkańcy Andrychowa akurat tak szczegółowo nie muszą wiedzieć. A ile będzie kosztował bilet na przeciętny seans filmowy? Na przeciętny, czyli 12 zł, 10 zł ulgowy, grupowe 10 zł, 8. To wszystko zależy od projektu. A czy będzie popcorn? Tak, oczywiście już jest. Tak, jest już popcorn? A w jakiej cenie? Czy tak, to jest taki bardziej... Duży 6, mały 4 zł. O, czyli niezłe ceny. I do tego jakaś Pepsi, Cola i tak dalej? Tak, bo bufet działa, więc cały asortyment, pełny asortyment kiniarza jest w bufecie. Czy kino świadomego widza przekona mieszkańców swoim repertuarem? Czy przetrwa? My trzymamy kciuki, a jak będzie, przekonamy się już za kilka miesięcy. Dla Twojej Telewizji Regionalnej, Dawid Kierczak.